Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Transdimensional One. Wracamy do Starlera 2 wersji open source'owej. To jest nasz trzeci odcinek. W pierwszym rozpoczęliśmy naszą rozgrywkę, w drugim omówiliśmy badania, omówiliśmy wpływy, dyplomację. W tym odcinku będę starał się skupić na stworzeniu naszego pierwszego prywatnego, własnej konstrukcji, prawda, obiektu. Najprawdopodobniej to, co zrobimy, to stworzymy jakiś pomniejszy statek pierwszy, ale o tym odrobinkę później. Teraz po prostu pozwólmy, żeby gra się toczyła. Jak widzicie, punkty obronności, może tego chyba nie wyjaśniłem w poprzednim odcinku, punkty obronności generowane na naszym świecie, na przykład tutaj, takie punkty obronności pozwalają naszym światom samoczynnie, bez żadnego kosztu z mojej strony, generować na własnej orbicie pomniejsze stateczki. Te same stateczki, które pojawiają się w naszej flocie, której używamy, prawda? Za te stateczki tutaj musimy płacić. Te stateczki dookoła naszych światów pojawiają się samoczynnie. Dodatkowo również istnieje coś takiego jak globalna obrona. Taką globalną obronę to my możemy wystawić. Na przykład wypadałoby wystawić globalną obronę dookoła naszego ojczystego świata, żeby ten był delikatnie lepiej chroniony. Taka globalna obrona, jeżeli dobrze rozumiem, to są losowe okręciki z tych, które mamy przygotowane. Więc jeżeli chcemy konkretny okręt, że tylko w naszych flotach się pojawią, możemy poprzednie oznaczyć jako przestarzałe. Tego na ten moment robić jeszcze nie będę. Dodatkowo ukończyliśmy budowę, moi drodzy, ukończyliśmy budowę stacji górniczej. Więc moglibyśmy pomyśleć nad zbudowaniem kilku okrętów górniczych. Na ten moment jeszcze nie do końca rozumiem, jak można używać rudy, którą one pozyskują, ale zacznijmy tą rudę pozyskiwać, a później będziemy zastanawiali się, co my z tą rudą możemy zrobić. Ona chyba w jakiś sposób może być konwertowana na jednostki pracy po prostu. Tego też nie jestem w 100% pewien. Cały czas podkreślam, jestem dość świeży w tej. Grałem na początku, jak ona wychodziła, bo stosunkowo dość lubiłem Star Rulera jedyneczkę, poprzedniczkę. Na ten moment w dwójeczce, ta wersja, w którą obecnie gramy, posiada również dodatkowe DLC. Posiada również dodatkowe DLC. Automatycznie w tym kodzie źródłowym, prawda, który można pobrać, jest dostępny. Ok. I możemy przydzielić nasze punkty obrony automatycznie do konkretnego świata. Jeżeli się nie mylę, prawda? Teraz automatycznie powinny być przydzielone. Zaraz zresztą rzucę na to bardziej okiem. Ok. Lima nie jest idealnym światem pod rozbudowę, bo ma negatywną cechę, prawda? O jeden mniej populacji zawsze na tym świecie będziemy posiadać. Z jakiegoś powodu przerwało mi łańcuch dostaw. Dlaczego? Brakuje ci jeszcze jednego osobnego zasobu pierwszego tieru. To wysyłajmy do ciebie tylko i wyłącznie naukę, prawda? Będziesz cały czas starał się jak najwięcej tych punktów nauki generować. Tak jak mówię, to nie jest idealny świat ku temu, ale zostawmy to na razie w tej formie. Dalej. Odkryliśmy kolejny świat. Skolonizuj. Nie ma żadnych wrogów. To w takim razie skacz tutaj, eksploruj dalej. I na przykład teraz, zobaczcie. Kliknę sobie tutaj na ten nasz statek. Zarządzaj. Nacisnę zakup nowy okręt.
To nie powinno móc zadziałać, ponieważ nie będzie miał skąd te okręty pobrać. Jeżeli będziemy chcieli te okręty wybudować, nasza flota musi znajdować się bliżej jakiejś kolonii. Plastik generuje wpływy. Skolonizuj. Oczywiście rozsądniej byłoby użyć okrętu zwiadowczego, prawda? Ale tymczasem na wewnątrz naszego terytorium nie ma żadnych niezależnych bytów, więc równie dobrze możemy dokonywać dalszej ekspansji. Kwarc. Ciekawe. Skolonizuj i kolonizuj. Jak widzicie, jesteśmy w środku fazy gry, którą sam właśnie tutaj narzuciłem. Sobie zamysłem naszym jest jak największy rozwój, jak najszybszy rozwój. O, zobaczcie, ta flota ma 17 tysięcy jednostek siły, nasza flota ma 9,7 jednostek siły, więc na pewno nie będziemy chcieli z tą flotą obecnie walczyć, ale już z tą flotą możemy zawalczyć. Mamy dość dużo wpływów nagromadzonych, możemy zobaczyć, czy pojawiło się coś, co chcielibyśmy użyć. O, intrygujące. Możemy spróbować ubiegać się o przywództwo Galaktycznego Senatu. Nie jestem pewien, jak miałoby to zadziałać. Nie mam zielonego pojęcia, jak miałoby to zadziałać, ale spróbujmy położyć na tym swoje łapki. I teraz tak. Ciebie przekierujmy tutaj. Ty, żywność, woda. Wy macie za duże czy za małe ciśnienie? Wy macie za duże ciśnienie na ten moment, czyli chcielibyście bardziej się rozwinąć, ale ja też wykorzystuję was do tego, aby kolonizować kolejne światy. Okej, okay. Mamy generator tarcz, czyli teoretycznie moglibyśmy teraz... Moi drodzy... zacząć tworzyć własne typy okrętu. Przyjrzyjmy się, co możemy zrobić. Na początku możemy wybrać, że okręt może być satelitą, może być statkiem wsparcia, czyli tymi malutkimi stateczkami, flagshipem, czyli dużym statkiem, który kontrolujemy fizycznie, stacją, czyli nieruchomym takim dużą konstrukcją. Powiedzmy, że chcemy, żeby to był flagship. Co możemy tutaj jeszcze zrobić? Klasa. Rozmiar. Rozmiar to jest skala naszego okrętu. Tylko najprawdopodobniej jednak zanim będziemy rozbudowywali bardziej nasz okręcik, to ten jeden moduł aż tak dużo nie zmienia. Tak długo jak nie będziemy prowadzili działań zbrojnych, to na ten moment nie będę na to poświęcał aż tak dużo czasu. Wolałbym najpierw opracować na przykład, bo ja wiem, co my tutaj mamy. Możemy na przykład mieć płynny pancerz, albo możemy mieć... superstruktury. Ciekawe. Jestem ciekawy, gdzie to możemy odblokować. Możemy też mieć skomputeryzowane. Skomputeryzowane systemy. Jak widzicie, nie posiadam zbyt dużej wiedzy o tej grze.
Możemy na przykład spróbować wyspecjalizować się w budowaniu lotniskowców tylko. Lotniskowce, jak widzicie, nie mogą mieć żadnego uzbrojenia, ale podwaja znacząco zwiększa ilość okrętów wsparcia, które możemy posiadać. Możemy próbować zainwestować w lepsze silniki. Intrygujące, tak dużo możliwości, że jestem tym aż przytłoczony. A może jakiś potężniejszy pancerz sobie opracujmy. Zacznijmy pracować. I niektóre technologie można opracować przy użyciu nie tylko punktów badawczych, ale również na inne sposoby. Czyli na przykład tutaj możemy zainwestować pieniążki, żeby to zbadać. Jeżeli dobrze rozumiem. Spróbujmy udać się tutaj i spróbujmy przetestować lepszy pancerz na przyszłość. Construction Bay. O, intrygujące możliwości. O tym najwyraźniej tutaj. Tej technologii potrzebujemy, żeby zamienić rudę, to co możemy wydobywać z asteroid, w użyteczne zasoby. Ciekawe, ciekawe. Komputer kwantowy, pancerz krystaliczny, tutaj są właśnie te habitaty. Będę na pewno chciał się pobawić tymi technologiami. Nie wiem, co jest najlepszym podejściem, więc na ten moment po prostu będziemy badali nowe technologie. Jeżeli pojawi się jakiś agresor w naszą stronę skierowany, jeżeli pojawi się jakaś agresja w naszą stronę skierowana, wówczas będziemy próbowali nasze flotę rozbudować. Ja tak gram w większość Forexów. Tak długo jak nikt mnie nie nęka, cały swój potencjał ekonomiczny, przemysłowy przeznaczam na stworzenie jeszcze większego potencjału przemysłowego i ekonomicznego. A wojsko ma charakter głęboko wtórny. O, ciekawe, możemy dragi tutaj. Cyniczne reagenty, wow, jeszcze więcej wpływów. Elektronika, starożytne ruiny. Ojej, ile tutaj ciekawych rzeczy znajdujemy. O, więcej żywności. Oczywiście, że chcemy na żywności położyć rękę. Węgiel. Węgiel pozwala, daje nam zasób energii, ale zwiększa 30% pracę generowaną. Intrygujące. Spróbujmy skolonizować węgiel. Spróbujmy wrócić się naszą flotą tutaj i odbudować ją. Dalej. Dobra, ty masz rudę, ale ty tej rudy jeszcze w żaden sposób nie jesteś w stanie wykorzystać, prawda? Mógłbym wybudować stocznię na orbicie. Spróbujmy tą stocznię wybudować. Jestem ciekaw, jak ona będzie działała. I możecie zauważyć, że tempo naszej kolonizacji zaczyna się robić odrobinkę wręcz absurdalne. I przez to nasz dochód spadł na łeb na szyję. Mamy ujemny dochód. Nawet nie zauważyłem, kiedy to się stało. Tak, planety zapewniają nam 2,7 miliona, ale kosztują nas 2,1 miliona.
Dyplomacja, co możemy zrobić? Ekspedycja. Ktoś zagłosował na tą ekspedycję, tak? Za. Ja się wstrzymam od głosu nad tym, ponieważ to jest coś à la Orion, prawda? Z Master of Orion pojawi się system, który jest chroniony przez potężną frakcję. Dobra. Za dużo podstawowych zasobów, za dużo kolonizacji, nad którym nie panowałem. Powinienem był automatycznie tym dużo sprawniej, zwyczajnie zarządzać. I teraz zamysł jest następujący. Będę chciał moją pierwotną kolonię, naszą główną kolonię, najprawdopodobniej przerobić na dużo potężniejszy świat, czy też nie? To jest dobre pytanie. Najpierw będziemy chcieli skolonizować jeszcze światy, które mają dostęp do zasobów drugiego poziomu. Ale też chcemy odrobinkę naszą gospodarkę ratować. Tym samym to, co będę chciał zrobić, to Nexus będzie miał polecenie zwiększenia swojego poziomu. Nie chcemy twojego poziomu zwiększyć. Twój poziom chcemy zwiększyć, tak, ale jeszcze nie w tym momencie. Pozwól, że troszeczkę czasu upłynęło. Dlaczego? Dobra. Nexus, ty jesteś za mały, ale wzrastasz. Jesteś za mały, ponieważ cały czas jesteś używany do kolonizacji. Dobra. Również produkujesz obecnie stację konstrukcyjną. Dobra, ty z kolei możemy, jeżeli chcemy, dobudować więcej okrętów, ale nie aż tak dużo więcej. Nie, ja już zleciłem wcześniej dobudowanie tych okrętów, to jest maksymalny twój rozmiar. To, co moglibyśmy zrobić, gdybyśmy chcieli, to gdybyśmy mieli pieniążki, to wybudować kolejną flotę. Ale tego nie mamy, ponieważ nie mamy pieniążków. Tak. Jesteśmy na dość głębokim minusie i nadal celujemy w kolonizację jeszcze większej ilości świata. Zatrzymaj kolonizację, zatrzymaj, zatrzymaj i zatrzymaj kolonizację na ten moment. I tak, zobaczcie, mamy tutaj 160-320 tysięcy. Jeśli mieli tych czterech światów, to bylibyśmy na plusie. Właśnie dlatego trzeba bardzo, bardzo uważać to, kiedy, jak i co kolonizujemy. Jeżeli nie pilnujemy tego w sposób uważny i stateczny, to znajdziemy się w sytuacji takiej jak ja teraz, gdzie nie mam wystarczająco dużo pieniążków, aby kontynuować, na przykład wybudować jakieś nowe okręty, czy cokolwiek innego użytecznego. Ok, automatyczny import do poziomu pierwszego. Nadal mamy dwie bezużyteczne planety. Możemy zatrzymać się na chwileczkę. Możemy użyć naszej zgromadzonej energii, aby wzmocnić nasz okręt dowodzenia. Z tym raczej się wstrzymam. Możemy dodać do jakiegoś świata wodę. To będzie woda dodana na stałe. Być może tej karty użyję. Okej. Tutaj jest jakaś pomniejsza jednostka, która działa wewnątrz naszego terytorium, ale nie wygląda na to, żeby na ten moment chcieli być względem nas wrogi. Wszyscy są pokojowo nastawieni. Okej. Nasz jedyny problem, wszyscy są pokojowo nastawieni oprócz piratów, którzy losowo przemieszczają się przez nasz układ planetarny, niszcząc frachtowce cywilne. Mam nadzieję, że nie zechcą unicestwić moich kolonii, tylko sobie polecą dalej, bo nie mam jak z nimi walczyć na tym etapie.
poproszę o skomizowanie tych chemikali. Tak jak widzicie, piraci zdecydowali się unicestwić nasz prywatny, cywilny handel. Nie za bardzo miałem jak temu przeciwdziałać. Dobra, dyplomacja. Mamy 12 punktów. Nie chcę elekcji zaczynać na ten moment. Możemy kupić dar. Jak ten dar działa? Możemy przekonać jakąś frakcję, żeby bardziej po naszej stronie stała. Ok. I tak, mamy kolejne światy, które nie w pełni działają tak jak powinny. Te ciebie możemy eksportować gdzieś. Gdzie ciebie chcemy eksportować? Na ten moment nigdzie. Co ty zapewniasz? Naturalny gaz, energię elektryczną. Ok. Na ten moment zależy mi na kolonizacji światów, które posiadają zasób drugiego poziomu. Skolonizuj i skolonizuj. Tutaj również znajduje się malutka placówka obcych. Wyślemy tam naszą flotę. Hyperdrive i poproszę, żeby nasza flota się tym zajęła. Nie mam czasu zajmować się tym piratem. I na szczęście nasz dochód jest już dodatni. Bardzo, bardzo fajny i użyteczny. Dobra. Ty generujesz po prostu jeden punkt wpływu dodatkowo i generujesz narkotyki. Użyteczne. Te narkotyki możemy wysłać właściwie na ten świat. O, to możemy spróbować zrobić coś takiego. Dobra, czyli ten autoimport do poziomu drugiego. Najpierw ty generujesz wpływy i te wpływy, gdzie będziemy chcieli eksportować. Myślę, że spróbuję teraz, moi drodzy, wykorzystać. Spróbuję z Nexusa zrobić dużo potężniejszy świat. Czyli z ciebie eksportujemy na Nexus. Kiedy będziesz gotowy, to ten eksport się pojawi. I potrzebujemy jeszcze jednostkę żywności. Czy nie mamy żadnej jednostki żywności? Musimy wobec tego skolonizować więcej planet, które mają wewnątrz siebie żywność. Fazite, powiedzmy tutaj. Dodatkowo chciałbym zacząć pracować nad zbudowaniem jeszcze garści zwiadowców, bo cała galaktyka nie jest na ten moment odkryta. Więcej żywności potrzebuje. Więcej żywności. Potrzeba więcej wyspanu. Deuter nie jest aż tak istotny, ale tytanium jest dość istotny. Tytanium też chciałbym zacząć używać i wysyłać na inny świat. Noby. Co, czy ja coś przegapiłem? Czy ja na coś powinienem zwrócić większą uwagę? Tak, te zasoby są gotowe, te zasoby jeszcze nie. Czyli autoimportuj do drugiego poziomu, brakuje nam żywności. Ty autoimportuj do pierwszego poziomu, brakuje nam żywności i wody, ale teraz po prostu tą wodę uzyskamy stąd. Wygenerujemy wodę znikąd na tobie. Proszę bardzo, więc woda nie jest nam już potrzebna. Zużyliśmy 500 jednostek energii, ale nie będziemy zużywali pieniążków na nowe kolonie, co jak widzieliście obecnie jest naszym największym wąskim gardłem. Po pierwsze, nowe kolonie same się kosztują, po drugie statki kolonizacyjne, prawda? Populacja na tych statkach kolonizacyjnych skądś musi się brać. I
ona odlatując ze swojego świata przestaje generować dochód, więc efektywnie generuje to podwójną stratę, prawda? Więcej punktów wpływu, więc będziemy najprawdopodobniej chcieli zaraz pomyśleć o możliwości próby stania się, moi drodzy, szefem Galaktycznego Senatu. Nawet nie wiem, jak miałoby to zadziałać. Dość chaotycznie ta rozgrywka na ten moment wygląda. Nie jestem pewien, ile z tego wyciągacie i sam nie jestem też pewien, co ja tak na dobrą sprawę tutaj faktycznie rozumiem. O, Marateum to jest unikalny zasób. Chcielibyśmy położyć na tym swoją łapkę. Przyprawy. No, to troszeczkę tutaj jest różnych ciekawych rzeczy, które chcielibyśmy. Które chcielibyśmy uwzględnić. Okej, okay, nasz. A, niepotrzebnie budujemy kolejnych zwiadowców, bo nasz zwiadowca właśnie powrócił z drugiej strony galaktyki i on wreszcie zacznie robić to, co, to, co powinien był robić dawno, dawno temu. A gdzie jest mój zwiadowca? Czy nie został wybudowany? A i mamy stocznię, prawda? Mamy teraz stocznię w kosmosie, możemy tej stoczni używać. Dodatkowo możemy na przykład wydobywać zasoby z asteroid, czego jeszcze też nie zrobiłem w pełni. Za asteroid nie musimy po prostu wydobywać zasobów. Niektóre asteroidy możemy przetworzyć na płaski, po prostu dochód dodatkowy pod postacią punktów pracy, prawda, żeby szybciej wypluwać nowe jednostki. I ilość rzeczy, które tutaj można zrobić, jest dla mnie odrobinkę przynajmniej przytłaczająca. Nie wiem, co będzie najlepszym podejściem. Zwyczajnie nie mam pojęcia, co będzie tutaj najlepszym z podejść. Dobrze, to tak. Ty nie jesteś jeszcze rozbijany, to autoimportuj. 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 Możemy te dragi eksportować gdzieś, tylko gdzie chcielibyśmy je eksportować? Na Nexusa? Powiedzmy, że mogę eksportować ciebie na Nexus. I wtedy, kiedy te psyniczne reagenty będą gotowe, wówczas to powinno zacząć działać normalnie. Ok. Automatycznie wystawiaj obronę tutaj. To teoretycznie powinno automatycznie wystawiać te okręty z rezerwy, które globalnie są produkowane. Ale to chyba nie działa w taki sposób. Dokładnie w taki sposób. Nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Wiele rzeczy z tej dla mnie przynajmniej odrobinkę nieintuicyjnych. Dlaczego wy dołączyliście do tej floty automatycznie? Okej. Wiele, wiele rzeczy z tego, co tutaj się dzieje przed moimi oczyma, jest dla mnie zagadką. Ale powolutku będziemy starali się całą tą kwestię wspólnie rozgryźć. Więc jeżeli macie jakieś lepsze sugestie odnośnie tego, co powinienem zrobić, zachęcam was serdecznie do podzielenia się nimi. Na ten moment otwarta lekcja.
Czyli ktoś rozpoczął głosowanie. Wiecie co? Ja w takim wypadku rzucę po prostu lekcję. I zacznę grać wszystko, co tylko mogę na siebie. Oczywiście będę teraz grał przeciwko dwóm graczom, prawda? Ponieważ żadne inne imperium nie jest za tym, żebym ja był szefem Senatu. Zobaczymy, jak to zadziała. Ale to może być dobry timing, ponieważ oni mogą zmarnować część swoich decyzji na otwartą elekcję, która i tak będzie o tyle opóźniona, że nie wpłynie na moją sytuację. Grajzo. Więc będziemy teraz starali się zagrać wszystkie karty za tym, żebyśmy my byli szefem Galaktycznego Senatu. A, i jak widzicie, wspominałem o tym wcześniej, prawda? Te losowe byty rozrzucone po galaktyce mogą atakować nasze okręty kolonizacyjne. Chcielibyśmy się ich pozbyć, żeby osłonić naszą kolonię, więc wyślemy naszą jedyną flotę na miejsce. I widzę, że za bardzo się wciągłem, za dużo czasu na to poświęciłem. Powinienem tutaj uciąć ten odcinek już dość spory okres czasu temu. Po prostu byłem tak podekscytowany tym, o nie, chyba jednak nie uda nam się tych wyborów wygrać. Nic dziwnego, walczymy przeciwko dwóm przeciwnikom, prawda? Nie mamy sami nie jesteśmy liderem pod tym względem. Spróbuję. Pozwolę, żeby upłynęło troszeczkę więcej czasu. W następnym odcinku dowiemy się, czy zostaliśmy przegłosowani, czy udało nam się zostać szefem właśnie tej galaktyki, Galaktycznego Senatu. Dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego dnia i do zobaczenia, moi drodzy. Hej, hej!